cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Ja jestem Mateusz, a to jest Grand Theft Auto San Andreas. I nasz dziany, majętny przyjaciel Carl Johnson, który dostał tajemniczy telefon i wybrał się za granicę, jak zwykle. Zasrany imigrant znowu musiał polecieć za granicę, tym razem do trzeciego miasta. A, tu mam zaznaczone szkołę. Ale dzisiaj pójdziemy raczej do innej szkoły. Dzisiaj prawdopodobnie zaczniemy szkołę latania. Nie wiem, czy ją dzisiaj skończę. Nie wydaje mi się. So fucking welcome, man. What you know about my family? Now first we need to see what you're made of. What it look like I'm made of? Putin? No, anger and hate. And that's what I like about you. Hey, there's a truck in the garage. Here's the deal. This is all about speed and commitment. You got GPS in the cab. Get to each set of the map coordinates as quick as you can. Make it to all the coordinates, then get the truck back here. Lose the truck, and you fail. First, what's the GPS? Second, fail what? And third, who the fuck are you? Sorry. Need to know basis only. Oh, one more thing. This baby's got four-wheel steering instead of a handbrake. Good luck. Musisz już zyskać lepszy czas niż 6 minut 30 sekund. Nie jest to trudne. Więc akurat z tym sobie dam radę. Życzę mi sytuacji, aby skręcić wszystkimi kołami. No, zajebiście się tym jeździ i już zrobiłem źle, bo trzeba jechać tutaj. Kurde, ale dobra muzyka, ale... Zastanawiam się, czy nie mam znowu źle ustawionej głośności, a najlepsze jest tym, że ja nigdy z tym nic nie robię. Czy przejedziemy między nimi? Przejadę, bo jestem fantastycznym kierowcą. ESA! No. Powiem tak, zaczynamy już zbliżać się powoli, 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 bo zaczynamy trzecie miasto, czyli już zbliżamy się ku końcowi gry. Natomiast zbliżamy się też nieuchronnie do szkoły latania. Czyli do koszmaru wielu z nas. Przyznajcie się, ile razy pad, jeśli ktoś grał na playu, albo klawiatura była zniszczona przy szkole latania. Ja mogę się przyznać, że no, szlag mnie przy tym trafiał. Nie umieliśmy tego za cholerę z kuzynem przechodzić, więc na przykład pobieraliśmy sobie z internetu save'a, jak już ktoś to przeszedł. I, ale też się pochwalę, generalnie ja z racji bycia nerdem byłem tym dobrym w gry na osiedlu, więc jak ja już na przykład ogarnąłem, jak się w miarę coś tam robi, to często było, że ej Mati, przyjdź do mnie, weź mi to, przejdź. Więc miejmy nadzieję, że jakoś to pójdzie. Ale no, szkoły latania na pewno nie będziemy robić na 100%, to wam gwarantuję, bo ja nie mam aż tyle wolnego czasu i nie mam tylu nerwów. Jeszcze czas by się mógł znaleźć, ale z nerwami, oj, nie. Ja nie mam na to chęci. No ale dobrze, ja tak już zaklinam tę szkołę latania. Jeszcze mamy tutaj przejażdżkę, co prawda. No ta jeszcze przejażdżka, no to żeby dotrzeć do tych punktów, to nie jest najmniejszy problem. Natomiast jedynie jest problem, żeby się gdzieś nie spieprzyć jakoś głupio. Ale myślę, że sobie poradzimy, no. Kurczę. Nie wiem ile, ale już... No patrzcie, no i taki policjant ci wjedzie i ci urwie drzwi, no po prostu, no urwałbyś mi nawet człowieku kabel od internetu i bym tego nawet nie zobaczył. Pani babciu, proszę sobie umykać, bo wie pani babcia jak to jest. O, fajne mamy podwozie. Swoją drogą, gdybym się zaczął jakoś bardziej niż zwykle drapać po nosie, to wyjątkowo nie chodzi o to, że znowu kłamie, tylko po prostu dzisiaj, że musiałem niestety babrać się troszeczkę przy wełnie, a to skurwysyństwo, i to nie nadużywam tego słowa, to po prostu jest skurwysyństwo, ale może tak nie zrozumiejmy, jest strasznie swędzące i drapiące po gardle. No niestety. Czasem trzeba rozebrać jakiś sufit, jakiś coś, jakąś zabudowę, a się okazuje, że tam jest wełna. I jest nieprzyjemna sytuacja. Ale trudno. Nie o mnie ma to być, chociaż ja sobie lubię czasem popidolić o sobie. W sumie bycie egocentrykiem
troszeczkę się na tym opiera, nie? Że gadam głównie o sobie. No ale to takie. Takie tam przywary, no. Jak ktoś chce, to. Znaczy, jak, inaczej, jak komuś się to podoba, to dajcie znaka. To pewnie może coś tam będę przemycał więcej swoich historii. Chociaż takich pewnie niemało przemycam. Może niekoniecznie na każdej serii. Dużo jest na live'ach, pogaduszek z czatem, więc zapraszam na live'y. Co prawda akurat w ten weekend, bo dzisiaj, dzisiaj jak wy to oglądacie, bodajże mi się wydaje, jest czwartek, 22. Czwarty chyba, bo 25 to jest chyba sobota, nie piątek, nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie wy jak to oglądacie, to powinien być czwartek. I dzisiaj, w tym tygodniu w sensie nie będzie live'a. CJ jest pierwszy! Kurwa, rozjebałem BDS-a! No. Okay. Boss was right about you. Boss will be in touch. Chef, boss be in touch. No. Chujowy raper to wiadomo. Do kogo on startował? O! Zajebiście, dostaliśmy 5 klocków. Dobra, to sobie możemy zapisać. Ja tylko dokończę. W sobotę i w niedzielę nie będzie live'a. Będzie po prostu następny... w środę, no i w kolejny weekend już normalnie będzie. No nie będzie, bo po prostu jadę do rodzinki. Jest dzień matki, ja muszę sobie też przegląd zrobić. Son, get back to the ranch and I'll explain everything. And I mean everything. Can't you just tell me now? I guess not. Synu, wszystko ci wytłumaczę. Wszystko, to znaczy wszystko. To przez to zabrzmiało. No, więc jak ktoś... No po prostu zobaczymy się za 2 tygodnie. Na live'ie. Odcinki będą normalnie, od poniedziałku do soboty. Dobra, koniec ogłoszeń. Przejęcie. A nie, to jeszcze... O Jezus, nie, to na pewno dzisiaj nie skończymy. Hey, what the fuck, man? Hey, Torino, I told you my bad, man. What the hell can I say? I screwed you up. Calm down, kid. Just go ahead and kill me then. Calm down. Man, you ain't nothing but a fucking yayo dealer anyway, Torino. Shut up and sit down. Well, you think I'm a drug dealer? And you think you're a crusader for good? Do you have any idea what's going on? Any idea whatsoever? Do you? Do you? Nah, I pay as little attention to things as possible. Do not be a fucking smartass with me. I work for a government agency. It is not important which one. I will try not to confuse you. Yes, when we last met, I was involved in battling threats in Latin America by any means necessary. That does not make me a drug dealer. Now, the money that we raised, the friends that we won over, have helped us immeasurably in our overseas interests. Government agency? Kids like you, you expect heroes. We're fighting a war out there. I'll be a hero and I'll lose. And what do we have? Communism in Ohio. People sharing. Nobody buying stuff. That kind of bullshit. Bardzo dobrze, Mike Torino. So relax. And listen. Zawsze cię lubiłem. All right. I'm listening. I know what kind of guy you are. I need a guy like you. To do things I can't get caught doing. Like what? I need you to commandeer a truck. A rival agency with a confused social agenda. They got things that we need. Now this is a two-man job. You'll need a friend. Tam powinno być, będziesz pod swojego partnera. Boyfriend, but don't tell him a thing. Remember, I'll be watching you. Ja zapomniałem w ogóle, że jest jeszcze tam misja. Myślałem, że już będziemy lecieć na lotnisko. Znaczy jechać. Lecieć dopiero będzie później. I got here as fast as I could, CJ. Yeah, you sure did. How you know I needed help? Man, you losing it, Holmes. You phoned me a half hour ago. I did? I mean... Oh yeah, I did. Sorry, man, I got a whole lot on my mind. Jadąc za tym motorem, musi się zbliżyć do ciężarówki, aby Caesar mógł na nią przeskoczyć. Okej. Okay. Poradzimy sobie. Dobra, aha, bo to... Dobra, tam jest mostek. No, w ogóle. Chciałem powiedzieć, że on przez ten telefon to brzmiało troszeczkę jak trup z tym, że wyjaśnię ci wszystko. Aczkolwiek, ty, co ty robisz, panie policjancie? Policjant chciał mnie zabić! Dasz radę. Dobrze, powiem, stary. A w ogóle ten wątek z Mike'iem Torino
widać, że był pewną inspiracją dla wątku Michaela i tej agencji w piątce, nie? Swoją drogą, bardzo fajny jest to wątek i aż się zastanawiam, czy po prostu nie zagramy w GTA 5 zaraz po tym, ale chyba jeszcze nie. Chociaż no tak różnie, bo... CO ZA CHŁOP! No... Chłopie, masz tylko skakać do przodu. Ten co ich wypierdala wszystkich. No jesteś closer. Chłopie, mógłbyś się rękami tego złapać. No ja pierdzielę, stary. No. Stary, ale ty naucz się prowadzić. Okej, okay, X-Boomer. To chyba coś dla mnie. Dobra, no i odstawiamy ją do garażu. Dobra, nie był to jakiś trudny quest. Na szczęście. A, swoją drogą, bo dalej mi klawiatura pi... Kurde, CJ, dobra, przepchaj to. No nie wejdziesz od tamtej strony, Declu. Dobra, przepychaj. Przepchniesz to jakkolwiek? Nie przepchniesz. O, ale wystarczyło. Dobra, odstawiamy ciężaróweczkę. Miałem sobie kupić klawiaturę. I popatrzyłem na tej klawiatury. I szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jaką klawiaturę chcę kupić. To rozstrzał jest ogromny. Myślę sobie, pojadę do sklepu. Mam tutaj niedaleko pewien sklep. Nie powiem marki, bo mi nie płacą, więc nie będę mówił. Były trzy klawiatury na krzyż. Żadna mi się nie spodobała. Mówię, dobra, trudno. Ale mówię, jestem już w sklepie, to sobie popatrzę na gierałki, nie? No i widzę, że kurczę jest port tego, nie GTA, tylko Red Dead Redemption pierwszego na PS4. Patrzę, kurde, za stówkę, nie? Mówię, ty, no to dobra cena. No to sobie myślę, dobra, to biorę. No i tej, czajcie to. Ja sobie biorę to. Oczywiście płyty nie ma w środku, więc idziesz do kasy i liczysz, że ci dadzą. Gościu szuka i daje mi Red Dead Redemption 2. I tak patrzę na niego, ej, panie, ale to nawet po samej okładce widać, że to nie jest to samo, nie? Chyba logiczne. Jedynka to nie dwójka. Jak idziesz do kibla, to też nie wiesz, czy zrobisz jedynkę, czy dwójkę? No czasem tak się zdarza, ale kibel jeszcze jest w stanie to przyjąć. A ja już mam dwójkę Red Deada, nawet trzy razy kupionego. Więc mówię mu, że no stary, wiesz, to nie jest to. Mówi, no to nie mam, możemy panu zamówić. Ja mówię, no dobra. I się go pytam, nie? No, ale za stówkę, nie? A tak na mnie patrzy, nie, no za 190. Tak patrzę, no halo, ale na półeczce ma pan za stówkę, dlatego to wziąłem. Na internecie mogę sobie kupić za 140, to ja nie potrzebuję, żeby płacić tyle, nie? A on mówi, a no, to musiała być jakaś tam ostatnia sztuka czy coś, więc wie pan. No dobra, no, chcieliście mnie oszukać, tak? Chcieliście wydymać Freda, no ale się nie dałem. Dobra, jak tu jesteśmy, to sobie skoczymy po kasę, wszędzie. Bo i tak na chwilę musimy lecieć na Tierra Robalda. Więc nie szkodzi. A tu sobie zbierzemy kaskę, bo potrzebujemy... Chyba 70 koła kosztuje lotnisko na Verdant Meadows. Tak się nazywa ta lokacja, gdzie jest nasza ulubiona, najwspanialsza, najkochańsza i... No i generalnie taka sympatyczna całkiem. Ej. Nie tak. Chciałem tak ładnie ściąć głowę. Dzień dobry. No kurde, dajcie se ściąć głowę, dobra. Ty nie potrzebujesz samochodu. Ty, panie babciu. Dobra, ładna pogoda jest, nawet deszczyk pada, to lepiej się pani będzie oddychać idąc po prostu po ulicy, a nie tutaj jadąc takim samochodem. Wie pani, ile pani dwutlenku węgla emituje? Potem jacyś debile się będą przyklejać do drogi, tylko dlatego, że pani sobie jeździła autem. Więc proszę sobie przejść się... O, pięknie, widzi pan? Pan policjant nawet stracił głowę dla tej sprawy. Hehehehehehe.
Ojejku, aż mam dwie gwiazdki. O nie, co ja mogę z tym zrobić? Nic? Oj, pani babciu. Ten samochód to chyba jeszcze przedpotopowy, co? Normalnie jeździ jak ruski na Moskalu. Znaczy, na Moskalu, na Tatarze. Dobra. Jedziemy do siebie, do naszego garażu. Czy możemy zahaczyć o garaż, żeby sobie zapisać, bo w sumie why not, ale ty, w sumie, podjedziemy sobie pod szkołę jazdy. Czy tam są zawsze fajne samochody, nie? No właśnie. A i tak będziemy jechać do tego Tierra Robada, bo on musi nam powiedzieć. Znaczy, on najpierw musi do nas zadzwonić, żeby potem nam powiedzieć. I proszę nie strzelać do mojego samochodu, dobrze? No, do mojego Bulleta. Że musimy do niego przyjechać. Jakby nie mógł nam powiedzieć przez telefon, że ej stary, wiesz, bo jest taka sprawa, nie stać mnie, jestem biednym agentem rządowym. O, o nie, nie, nie. No i dupa. O, a właśnie, miałem zrobić misję Alfonsa. No dobra, to sobie zrobię może. A może nie zrobię. W sumie to What a asshole. No, mówiłem, że musimy jechać na Tierra Robada do Majka Torino. Torino, nie masz taką z dzirą. No. Ale później, jak już sobie zrobimy misję z szkoły latania, to później tamte misje już są całkiem przyjemne. Makor. Więc nie ma źle, naprawdę. Premia za szalony wyczyn, $24. No było warto tak rozwalić ten samochód. No ale to jest... Ej, ja źle pojechałem chyba. Tak, źle pojechałem, muszę wjechać tu na górę. No chłop się przewracał własne nogi. Nie, czekajcie, dobrze mówię? Gdzie jest ta? A ja w ogóle źle pojechałem, a wy widzicie, ja nie chciałem jechać tutaj, a ja mówię... A bo ta kropka mnie zmyliła, dobra. No trudno, trudno się mówi, no. Przepraszam, zarąbałem się. Nie wiem, gdzieś mi się... Mówię, kurde, gdzie był ten mostek, nie? Jeszcze tam miałem ciekawostkę do powiedzenia, którą wszyscy wiedzą, że na tym moście jest minigun. Ale no to wiadoma, wiadoma rzecz. Jak ogarniemy sobie jetpack, to będzie warto na to polecieć. O, tu już są kwiaty, moglibyśmy dać naszej dziewczynie. Co to jest za droga w ogóle? Dokąd ta droga prowadzi? Donikąd. Dobra, skoczymy sobie tak. Chyba sięgnę. No, i od razu obrócony, no po prostu, no. Elegancko, panie policjanci, gdzie pan jedziesz? O, kurde. Chciałem go potrącić, a on się nie dał. Zamęda. Ludzie, jak nie potraficie jeździć, o, widzicie, mi nawet prowadzenie pojazdów wzrasta. Śródmieście jest na moście? Ciekawa sprawa. Dobra, San Fierro, no raczej już bym powiedział, że... Oscar Carvera. Bardziej już bym powiedział, że Las Venturas niż San Fierro. Oj, 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 ty, bo mi się zaraz samochód zapali. A co ciekawe, ja biję przodem. Przód mam nieuszkodzony. Ale tył mi się pali, no bo z tyłu jest silnik, nie? W tym samochodzie. Nawet go widać już coś tam. A nie, nie widać. Chuje, chuja widać. Oj, oj, oj. Ale żem wyleciał. Dobry jestem. Dobra, elegancko. Kurde, nie ma problemu. Tak się to robi na dzikim zachodzie. Ale mogłem sobie wziąć piłę, byłaby lepsza. Dobra, ta misja chyba nie jest czasowa, więc możemy sobie tu wlecieć po prostu. Roger that, big monkey. I got a 13.6 fat vulture. Need to acquire a drowning baby. Over. To ma tego dzieciaka. In 15 by the fat moon. Break your heart. Over and out. Carl, I need you to do me a favor. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax. He's in prison upstate. D-wing. Cell 13. To the left, I got a child killer who wants to rip his throat out. To the right of him, I got a white supremacist who wants to eat his heart, to be precise. Now, don't worry. Tenpenny and Pulaski are really relatively benign, unless, of course, you're a family member of Officer Pendlebury, whom they shot when he threatened to expose them, but you do know all about that, right? Dang!
Hey, man, how you know all this stuff, man? And won't you stop it? You just don't understand, do you, kid? Look, it's all white knights and heroes. We have to make decisions, kid. You know, I try to set bad people on other bad people, and sometimes I let good guys die. He's your brother, but to me, he's just collateral. It's a very delicate decision. Over here, you got all the scumbags inside the country. And over here, you got all the scumbags outside the country. And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in work. Which reminds me, come here, okay? I need you to head over here in the buggy outside, okay? Okay, let off a flare. We got some precious cargo needs collected. Hey, hold up. What about my brother and all that shit you was talking about? Hey, don't worry. Sweet's just fine. He gets touched. A prison guard goes home and finds that his wife and kid have been murdered. Everything's under control. We'll talk later. No. Come on, get out of here. Kurde, ty! Ja myślałem, że ta misja to jest... Już po tym El Castillo del Diablo. Faktycznie, no ja wiem, że była taka misja, ale kurczę, wydawało mi się, że to już jedziemy na szkołę latania. A tu znowu nie. Kurde, ja po prostu się tak steroryzowałem. Czy jest w ogóle swoją drogą zwykły pistolet 9mm, jak ci ktoś by potrzebował na tym etapie zabawy. Nie wiem po co, ale jest. Ponieważ taki pistolet to najłatwiej się farmi na policjantach. No ale nieważne. Kurde! Jak się tym dziwnie jeździ! W każdym razie, no naprawdę? Totalnie nie pamiętałem o tej misji. Chcę się, że ona teraz już jest. I się po prostu tak nastawiłem na tą szkołę latania, że się steroryzowałem tym. Ale to dobrze, to może uda się nam ją zamknąć w jednym odcinku. To byłoby sympatycznie. O ile się uda. O, tu jest Tama, z którą też będziemy mieć pewną misję. O, znowu Big Smoke jest. Co on tam gada? Talk is cheap, especially on this station. Featuring more rich, angry people complaining. Kurde, powiem wam szczerze, że jak grałem wcześniej, to nie kojarzyłem, że Big Smoke, udziela się w radiu, nie? W ogóle, o ile ja tam dobrze tego zrozumiałem, to było, że ten, że jest przeciwko dragom, czy coś? Nie. Kurwa, chłop wszędzie ma te... głośniczki i będzie do mnie gadał, dobra. Dostań się na szczyt góry. Oj, El Castillo del Diablo, no. No jest coś w tej nazwie. Kurde, jest tak ciemno, ale jest ładne niebo. Naprawdę jest ładne niebo. Ale strasznie ciemno jest, nie? Szkoda, bo trzeba było zrobić zapis. Ale w sumie jest już 5 godzina, więc za chwilę będzie się chylić ku wschodowi. Spoko, a za chwilę też będą fajerwerki, więc już w ogóle będzie cudownie. Dobra. That's our cargo arriving now. Jesus, will you stop doing that? A chłop totalnie wszędzie ma te rzeczy, kurde. Oj. Znowu przed mikrofon. Muszę sobie kupić statyw w końcu. Mam dużo innych wydatków. Rządowy agent każe nam zestrzeliwać rządowe helikoptery, no. O chłopie! No, bardzo dobrze. No ty! No.
Okej, jest tu spadochron, jest apteczka, fajnie. Ty, a gdzie jest ten jeszcze jeden? Co to jest za gówno? A to jest ptak! Dobra, damy sobie radę. A ty już tu jesteś, no dobra. No ty, no zniszczony powinien być! Ja pierdzielę, dobra, ten jest zniszczony. Oj, 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 oj. O kuźwa. Unlucky, strzeliłem w nie ten helikopter co trzeba. Oj, nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi. Weźmy sobie, zróbmy chociaż tutaj światło, co? Kurde, ty. No co za ciężka ta misja była? W sensie... Nigdy nie miałem z nią jakiegoś... Ej, dobra, w tę stronę. Z nią masz takiego dużego problemu. A teraz po prostu nie umiałem strzelać. No chyba, że... No bo miałem chwileczkę przerwy od grania, ale bez przesady, nie? To nie jest tak, że nagle zapomniałem... Okej. Zapomniałem jak się gra, tu po prostu no troszeczkę tak było. Dobra, no jedziemy znowu do El Castillo del Diablo. O nie, dobra, żyjemy. Totalnie nie czaję co tu się wydarzyło, że aż tak to przesrałem. Znaczy, czaję, bo strzeliłem nie w tego co trzeba, ale nie zmienia to faktu. Czyli tak szło mi beznadziejnie. No ale tak też próbowałem troszeczkę wyprzedzać tych typunciów. No i to też mi troszeczkę nie wychodziło. No kurde, ale mamy beznadziejny samochód, bo tym autem w ogóle się nie da robić tego, co ja lubię, czyli przejeżdżać innych motorzystów. O, a tu jest hot dożek. Ciekawe, czy można hot dożka sobie kupić. Fajnie by było. Ja to czasem sobie lubię hot doga zjeść, ale no bo to tak jest czasami, że... Czasem lubię sobie przemać parówę, nie? Wiecie jak jest. Nie no, żartuję. A może nie żartuję? A różnie to bywa w internecie, wiecie. Jak powiedział Józef Piłsudski, nie wiesz w to co przeczytasz w internecie, nie? No. Ale dobra, nie będziemy mówić o tym bandycie spod Drezna. W sumie nie wiem, czy nie prościej by było przede wszystkim jechać w dobrą stronę. Czy nie prościej by było, kurczę, zestrzeliwać ich na przykład, nie wiem, z jakiegoś kołeczka? Chociaż jak są blisko, no to nie jest już taki duży problem, ale dobra. Poradzimy sobie, poradzimy sobie. A jak może i oni byli drudzy w kulach, ale ja będę pierwszy i im to nic nie da. Bo i tak ja wygram, ja, Carl Johansson. Ale Boże Święty, te mewy to naprawdę obrzydlistwo. Dobra. Karlu Johanssonie. No, chłopie! No patrzcie ty, no. Ja pierdzielę, dobra. O, dwa od razu się zniszczyły. Co one tak szybko, ty? Te samoloty, helikoptery znaczy się na jakimś speedzie. No jak ja mam w to trafić, ty? Dostał. Bo widzę, że dostał. Dobra, zajebiście. No, kuźwa. O, elegancko. Kuźwa, aż się ciepło zrobiło. O, o chłop leci na nasze lotnisko.
Dobra, zgarnij kontrabandę. Spokojnie, zgarniemy. Tylko chciałbym jeszcze wziąć sobie to. Co to za kula mocy tutaj się zrobiła? A gdzie jest mój motorek? O, jest! Granaty, a do czego są granaty? Za co? No nie ma. To nie wiem, dobra. Wsiadamy na motorek. On w sumie właśnie wsiada tak podobnie do motywu wsiadania postaci w Saints Row The Third. Dobra, wyskoczmy sobie tu. O Jezus Maria, ale dobra, przynajmniej nic się nie stało. No dobra, troszeczkę się stało. Jeśli ktoś grał w Saints Row, trójkę albo czwórkę, bo w czwórce chyba też się tak wsiadało, chociaż w czwórce nie było to potrzebne, bo miał super moce, więc po co mi samochód, jeśli latam i popierdzielam szybciej od każdego samochodu? Wow! W każdym razie w Saints Row 3 jest motyw, że właśnie jak chcesz sobie normalnie wsiąść do auta, to możesz. Ale jak sobie chcesz zajebiście wsiąść do auta, to możesz. Bo strasznie do dupy jadę. Bo tam też właśnie tak jak CJ wsiadł na motor, to tam na przykład normalnie wskakujesz i to tak po prostu wpierdzielasz się przez przednią szybę czy coś, nie? To jest zajebiste. Ogólnie Saints Row 3 jest fajny. Bardzo lubiłem tę grę. Okay, get the package back to Las Brujas. Where are you? You giving me the heebie-jeebies, man. Carl, I will always be watching, or listening, or both. No i fajnie, no. Właśnie on się martwi o nas, dba o nas. O, a tu jest jakiś ten, wodny helikopterek. Jakiś nartnik, czy jak to by się nazywało. Wow, 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 dobra. Tylko teraz Mateusz już tego nie spierdziel, znaczy teraz już w zasadzie nie ma co, po prostu muszę dotrzeć do punktu, musiałbym zginąć. That was that moment when he knew he fucked up. Dobra, czekaj, gdzie ja mam dojechać? Aha, tam. Jakieś wypiździelstwa? Czy to jest ta miejscówka, gdzie były te motorki i tak dalej? Chyba tak. Tak, to jest to. To jest dziwna lokacja. A, tu. No i dobra. $1000! Torino! To jest Giro. Jeszcze zabrał mi motor. No dobra, weźmiemy sobie bandito. Znaczy ja sobie wezmę. A wam dziękuję, moi drodzy, za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mi kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy. A to było GTA... Może 4 chciałem powiedzieć. Nie, to było GTA San Andreas. Okej. Okay. Dobrze jadę. Wiesz, dobra, ja to sobie pojadę, jak sobie pojadę. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym odcinku. Już jutro szkoła latania. Kupuję dwa nerwosole na jutrzejszy odcinek. Pa, pa!